Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dziś, drodzy państwo, oczywiście o wczorajszych rakietach, rakiecie, które spadły na terytorium Polski i zabiły dwóch obywateli naszego kraju. Jak podała Agencja Amerykańska, Agencja Associated Press, powołując się na trzy źródła w amerykańskiej administracji, wstępne ustalenia wskazują, że pocisk, który uderzył w przewodów pod podchrubieszowym, został wystrzelony przez Ukraińców jako element po prostu obrony przeciwrakietowej. Jak Tutaj zwrócił uwagę, komentujący sprawę na łamach wyborcza, PL, Bartosz Wieliński. Rosja odpaliła na Ukrainę wczoraj największą rakietową salwę od początku wojny z 24 lutego. Rosjanie, mówiąc kolokwialnie, dostają w cztery litery na wschodzie e, Ukrainy. Starają się wymusić coś na kształt rozejmu, który pozwoliłby im zatrzymać postępy ukraińskiej armii i w spokoju przygotować na początek lutego kontrofensywę swoją. Potrzebują na to czasu. To, z czym mieliśmy wczoraj do czynienia, jest po prostu terrorystycznym atakiem w świetle prawa międzynarodowego. To jest tak, że jeżeli to potwierdzi się, że w przewodowie spadły pociski ukraińskiego systemu przeciwrakietowego S-300, to jak zwraca uwagę Wieniński, nie jest wcale e, zwalnianie z Rosji odpowiedzialności za tragedię, do której doszło, ponieważ e, to Rosjanie uderzając na cele przy granicy z Polską. Muszą się liczyć z tym, że atak przyniesie ofiary na terytorium kraju NATO, i to jest w sposób tego oczywiste. Co może zrobić Sojusz Północnoatlantycki? Na pewno będzie to prężenie muskułów, na pewno będą to konsultacje. To jest tak zwany artykuł czwarty, to jest stopień przed artykułem piątym, w którym ogłasza się wezwanie krajów do realizacji sojuszniczego obowiązku. Artykuł czwarty to jest taka chwila, gdy jeden z krajów NATO czuje się zagrożony. Polska konsultowała się w ramach tego. Punktu sojuszu NATO dwa razy. Pierwszy raz, gdy w 2014 roku Rosjanie zaatakowali Ukrainę i zajęli Krym, no i część Donbasu, a następnie po rozpoczęciu po zaatakowaniu Ukrainy przez Putina 24 lutego w bieżącego roku. To co jest szokujące w świetle ostatniej doby, to jest tragiczna wręcz chaotyczna, czyli mamy chaos komunikacyjny w Komunikacji rządu, władz z własnym społeczeństwem. Joe, prezydent amerykański Joe Biden więcej powiedział na temat ataku na Polskę niż polskie władze. On powiedział, że że, ten, że dane wywiadu wskazują, że pocisk, który spadł na terytorium Polski, nie został wystrzelony z terytorium. Rosji. Zupełnym skandalem były słowa Macieja Wąsika, który wiceszefa polskich służb, wiceministra obrony, wiceministra spraw wewnętrznych i zastępcy Kamińskiego, który publicznie przyznał, że nie wie nic. No, mówiąc kolokwialnie, człowiek na tym stanowisku, nawet jeżeli nic nie wie. To wychodzi i odklepuje standardową formułkę, że trwają prace analityczne, i na razie tyle mogę Państwu powiedzieć, a nie przyznaje się do tego, że jest niepoinformowany, że jest bezsilny. To też mówimy w takich sytuacjach też o zarządzaniu percepcją społeczeństwa, które się powinno czuć mówiąc kolokwialnie, zaopiekowane a po tym, co robi PiS, no, widać po prostu chaos, widać kompletne nieprzygotowanie. Powinno działać w tej chwili ileś scenariuszy, ileś przygotowanych już wcześniej trybów postępowań i to powinno działać tak jak działało w 1914 roku, kiedy się rozpoczęła wojna, jest Prus, Niemiec, tak naprawdę Cesarstwa Niemieckiego z Francją. Jest słynna anegdota, gdy obudzono głównodowodzącego armią niemiecką właśnie w związku z faktem, że eskalacja prowadzi do Wojny, to powiedział: Plan wojny z Francją, trzecia szuflada od góry i poszedł dalej spać, bo wszystko było wcześniej zaplanowane. Jak zwrócił uwagę Paweł Wojtunik, były szef Centralnego Biura Śledczego, były szef CBA, człowiek mający wiedzę ogromną o procedurach, też dlatego, że pracuje obecnie w Mołdawii. To jest kraj niemalże frontowy, ponieważ ma gigantyczne problemy z separatyzmem rosyjskim i z agenturą rosyjską. No i bywały już momenty w tym roku, gdy ukraiński wywiad ostrzegał, że Mołdawia może się stać celem rosyjskiej agresji, ostrzegał przed prowokacjami. Tam ten temat jest bardzo mocno wałkowany, zarówno przez pewnie lokalne władze, ale przede wszystkim też przez sojuszników, przez NATO. No i Paweł Wojtunik napisał tak, naprawdę, ze znakiem zapytania, po tylu miesiącach wojny i tysiącach rakiet wystrzelonych na terytorium sąsiedniej Ukrainy, nikt nie przewidział takiego przypadku, nie stworzono na takie sytuacje procedur, algorytmów działania, czy chociażby komunikowania. I to właśnie, co jest najbardziej najsłabszym, najbardziej nieprzyjemnym skutkiem działań tutaj, które, które doprowadziły do tragedii na polskim terytorium, jest to, że pokazało kompletne nieprzygotowanie strony Polskiej do Takich sytuacji. No, trochę to przypomina, jak po siedmiu miesiącach wojny rząd PiS ogłosił liczenie i weryfikację przydatności schronów przeciwlotniczych na terenie Polski. Nie dość, że robiono to po siedmiu miesiącach, to jeszcze robiono z tego szopkę publicznie. No. Niestety, drodzy Państwo, to jakkolwiek by to nie, nie wyglądało, no, no jest to tragiczne. No, w sensie, kto nami rządzi, ja tutaj się posłużę, drodzy Państwo. Takimi komentarzami. No Grzegorz Rzeczkowski, obecnie dziennikarz tygodnika Newsweek. W sumie nie ma się co dziwić, że w sytuacji kryzysowej premier i prezydent chowają się za plecami swoich podwładnych. Co innego, gdyby przyszło otwierać dwa kilometry tunelu do zakopanego. I No i to są, to są takie mm, kolejny komentarz. Adam Abramczyk, znany bloger twitterowy, czyli e, portalu takiej szybkiej wymiany komentarzy i informacji. E, przerażające jest to, że w tak dramatycznej sytuacji mamy u władzy w Polsce takich nieudaczników. Najgorsze jest to, że sami sobie to zrobiliśmy. E, mamy po prostu w tej chwili przykład tego, co mieliśmy wcześniej, to znaczy e, przykład kompletnej nieudolności e, rządu PiS w walce z epidemią koronawirusa, a także kompletnej nieudolności rządu PiS w zarządzaniu kryzysem, e, chociażby uchodźczym, e, do którego doszło, po ataku Rosjan na Ukrainę. Wiedzieli o tym od listopada 2021 roku, przynajmniej, bo są relacje, że mogli wiedzieć nawet od października, bez znaczenia, do końca lutego. Nie zrobili nic. No i teraz mamy kolejny przykład kolejny dowód na to, że rządzą nami ludzie niekompetentni. Szanowni Państwo, jeżeli ten materiał Wam się podobał, bardzo proszę o udostępnienie go jak najszerzej, natomiast na bieżąco informacje i komentarze w tej, ale też i innych sprawach są dostępne na stronie 224.pl, której jestem redaktorem naczelnym. Do zobaczenia.